45-letni mieszkaniec Augustowa odpowie za zabójstwo, o które oskarżyła go Suwalska Prokuratura Okręgowa. Ofiarą zbrodni padł nieco młodszy, 40-letni mężczyzna. W kwietniu ubiegłego roku do jednego z mieszkań położonych w centrum Augustowa przyszedł z wizytą 40-letni mężczyzna. Biesiada alkoholowa gościa i mieszkającej tam pary trwała kilka godzin. Wieczorem około godziny 20 gospodarz wyszedł do pobliskiego sklepu, a po drodze zadzwonił do miejscowej policji z prośbą o interwencję. Skarżył się, że jego gość nie chce opuścić mieszkania. Komunikat prokuratury tego nie precyzuje wystarczająco jasno, ale śledczy twierdzą, że gdy telefonował, na jego ciele i odzieży widoczne były krwawe ślady. Ich obecność potwierdzili także funkcjonariusze, którzy pojawili się w lokalu z interwencją. W mieszkaniu prócz 45-letniego gospodarza zastali również śpiącą na krześle partnerkę, a na podłodze ciało mężczyzny. Na ciele martwego 40-latka dostrzegli ślady pobicia, a wokół sporo krwi i porozbijanych naczyń i butelek. Sekcja zwłok pozwoliła ustalić, że przyczyną zgonu mężczyzny była niewydolność oddechowo-krążeniowa, jaka wystąpiła w efekcie stłuczenia i obrzęku mózgu, jakie nastąpiły wskutek urazów głowy. Prócz tego badanie sekcyjne ujawniło też urazy klatki piersiowej. Po kilku miesiącach śledztwa sporządzono akt oskarżenia. Zarzucono w nim 45-latkowi, że przewidując możliwość spowodowania śmierci kolegi i godząc się na taki skutek, dotkliwie pobił swą ofiarę. Podczas śledztwa podejrzany przyznał się do pobicia. Jak informuje prokuratura, przed sporządzeniem aktu oskarżenia konieczne okazało się również sporządzenie opinii psychiatrycznej. Specjaliści nie zakwestionowali poczytalności 45-latka, co oznacza, że w pełni może odpowiadać za zarzucany mu czyn. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego więzienia.